W nocy z 20 na 21 lipca funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zauważyli pojazdy wyjeżdżające z kompleksu leśnego w okolicy miejscowości Czerniawka. Z uwagi na podejrzenie dokonania przemytu papierosów przystąpiliśmy do ich zatrzymania. Kierujący nimi nie chcieli się zatrzymać, podjęli próbę ucieczki. Rozpoczęliśmy pościg. W pościgu brało udział 5 pojazdów służbowych Straży Granicznej, jednak podejrzani, uciekając drogami leśnymi, a następnie publicznymi, nie dawali się wyprzedzić. Zajeżdżali nam drogę, usiłowali zepchnąć samochody służbowe. W okolicy miejscowości Zapałów zatrzymaliśmy uciekające pojazdy, jednak kierujący nimi nadal usiłowali zbiec. Musieliśmy użyć siły fizycznej do skutecznego ich zatrzymania. W samochodach ujawniliśmy 55 tysięcy paczek papierosów. Były one zapakowane w kartony owinięte specjalną folią i wyposażone w sznurki, które ułatwiają ich przenoszenie. Świadczy to o przemycie dokonanym przez zieloną granicę. Podejrzanych osadzono w Izbie Zatrzymań Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.